Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, dwa słowa o sztuce. Nieprawda miarę Polska. Ten autor nigdy nie był grany w Polsce, co jest rzeczą dziwną, bo autor jest wybitny. Grany właściwie wszędzie, w Anglii, w Nowym Jorku. Przed chwilą była premiera nowej jego sztuki. Więc co? Meczów nie ogląda. Woli krykieta. Nie kumam krykieta, co nie? Ale on kuma. Lalusie w białych koszulkach cały dzień łażą po łące. Oliwier grał wyczynowo. Powaga? No, właściwie tak pół wyczynowo, ale... Nie no, kurde stary, mi się wierzyć nie chce. W jakiej drużynie? Middle Essex, od czasu do czasu, po kilku sezonów, ale zawsze byłem... Super! Grałem raczej sporadycznie i w ogóle, więc... Nie, stary, to jest co? A ty, skarbie, lubisz sport? Według mnie. Popularne dyscypliny sportowe są w dzisiejszych czasach wyłącznie sposobem ogłupiania i pacyfikowania ludzi. Im więcej czasu, pieniędzy i energii ludzie poświęcają na przykład na oglądanie piłki, tym mniej czasu, pieniędzy i energii mają na przykład na czytanie ważnych książek, na dokształcanie się i na zakwestionowanie tego odrażającego systemu ekonomicznego. A zatem na to, by widzieć, że każdego dnia przez całe życie są traktowani jak idioci przez bandę wygadanych, uprzywilejowanych oszustów mających władzę. Dobrze, panie Bobrze. Ale obsesyjna rywalizacja sportowa nie doskonali duszy ani ciała. Wręcz przeciwnie, deprawuje duszę. Po prostu chcę czuć, że razem i wspólnie... No tak, ale w imię czego? Razem i wspólnie. Moja partnerka, jak sami widzicie, jest z zasady kontradykcyjna. Spokojnie, przyjacielu. Nas w ogóle nie obchodzi, jakiego ona jest wyznania. Szczerze mówiąc, wydaje mi się to dosyć obraźliwe. Ja wcale nie miałem zamiaru ciebie obrazić. Sugeruję, że ja mówię to tylko po to. No, w każdym razie dziękuję, że przyszli. Hołduję zasadzie, żeby unikać takich tematów jak religia czy polityka. No Oliwier, jeśli nie wolno nam dyskutować o religii. Nie mówię tylko, że... No to o czym wobec tego wolno nam dyskutować? To małżeństwo, które tu przed wami mieszkało, to Jezus Maria! Ale co za małżeństwo? Przepraszam, bo chyba nie nadążę. Zupełnie bez klasy. Kilka lat obok nas mieszkali, ale się w ogóle do nas nie odzywali. No, to bardzo nieładnie. Tak. Zresztą trudno się dziwić, kiedy ten koleś na nią leciał. Oj, przestań. A kiedy leciał? No dobra, ale... To on wystarczy na nią popatrzeć. Zajebiście wystrzałowa laska. Absolutnie zajebiście wystrzałowa. Prawie każdy, jak mnie widzi, to się dziwi, jak taki rozlazły opas jak ja mógł wychaczyć taką zajebistą kobietę z figurą modelki. Codziennie, dziękuję Bogu. Ktokolwiek tam jest, mówię, Boże, dziękuję Ci, że pozwoliłeś mi uziemić taką laskę klasy premium. Alan! Ale to, Alan. No. 40 na kark. Kobieta w pełnym rozkwicie, trójkę dzieciaków popełniła, a ciągle wygląda jak milion dolców. Ja sam kiedyś też tak nie wyglądałem. Jak miałem 20 parę lat, to nawet całkiem wolny był. Ale co powiesz na nią, koleś? Nie uważasz, że ta zarąbista kobieta jest na 120% zajebiście wystrzałowa? No tak, oczywiście jest... Na miłość boską, Alan! Nie mów! Oli, mów, nie bój się, nie będę! Przestań! Nie uważasz, że takiej zajebistej kobiety to nie widziałeś w całym swoim... Przepraszam, może ktoś ma ochotę na oliwkę? Nie, dziękuję! W każdym razie... Bardzo dziękujemy, że przyszliście. Fajnie, że raz... Zaprosiliście, co nie złotko? No, zaprosiliśmy też tę starszą panią, ale niestety nie raczyła odpowiedzieć. Panie Montgomery? W szkole nas uczył. Bredna stara krowa. Nie, nieprawda, no w porządku było. Była bredna, ale jest bredna. Matmy nas uczył. I fizyk. Teraz się w ogóle nie udziela. No, w każdym razie trawnik ma idealny. Niezwyś to cały czas goni jej kotkę, dlatego w ogóle ze sobą nie rozmawiamy. A Niezwyś to jest wasz syn, tak? Nie zbyć. Nie no, nie zbyć, to nie jest nasz syn. To jest
dojść, albo... Mówię, mój młodo! Nienawidzę sukinsyna. O, ja też. Co ty też? No, Emily po prostu nie przepada za kotami. Dziewczynki mają kota na punkcie tego kota, więc go toleruję, ale generalnie to bym go tak... Nie, Zbyś, to jest mój najlepszy kumpel! Przepraszam was najmocniej, się pogubiłam. Po prostu powiedziałeś, że twoja żona popełniła. Chyba takiego określenia użyłeś. Popełniła trójkę dzieci, to znaczy, że wasze trzecie dziecko jest już dorosłe, tak? Bo, no bo go dyktuje. Mamy dorosłego syna. A, bo to młodo zaczęliście, tak? W piątek była w szkole, a we wtorek była już mamą. No i co? No jest teraz w koleżu, czy... No, po prostu go tu z nami teraz nie ma. A córeczki chodzą do świętej Małgorzaty. Zgadza się. Jakim? Świetnie sobie radzę. Aha, bo wiesz, w zeszłym tygodniu poszliśmy obejrzeć szkołę i odnieśliśmy wrażenie, że na lekcjach panuje no spore ożywienie. Część się rozpierdula, tak? Ja, nasz syn ma 10 lat, jest dość wrażliwy, więc ździebko się niepokoimy. Czy... Jak pójdzie do świętej Małgorzaty, to mu ta wrażliwość zaraz przejdzie. Oli, może czego posłać do tałę? Rozmawialiśmy. Nie jesteśmy zwolennikami prywatnej szkoły. No, ty nie, ale ja... Masakrycznie droga szkoła. Prywatne szkolnictwo jest odrażająco niesprawiedliwe i wywiera negatywny wpływ na osobowość dziecka. No, ja chodziłem do prywatnej szkoły, jakoś mi to nie zaszkodziło. No, to jest akurat kwestia opinii. Życie w modarze mu z dziewczynki tam posłać, bynajmniej miałyby w życiu jakąś szansę. Może uczmy je w domu? Oj, kto się tym zajmie? Wiesz, jakoś nie bardzo mam czas. No, ja też nie mam. Może przełóżmy tę dyskusję na kiedy indziej. Dobrze, panie Boże! My tu sobie gadu, a tu trzeba do tankowa! Pani